Groszet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie kochani. Zapraszam Was dzisiaj na filmik, który nie będzie do końca poświęcony tematyce szydełkowej, natomiast pokażę Wam pewien trik, który może przydać Wam się zarówno przy szydełkowaniu, jak i robieniu na drutach, czy też generalnie dzierganiu. Pokażę Wam, w jak szybki i łatwy sposób połączyć dwa końce włóczki. Supełek, który powstanie, będzie ledwo widoczny i właściwie nie do rozerwania, bardzo mocny. Zaczynamy. Mam dwa końce włóczki, składam je razem, równo, i następnie chwytam kciukiem i palcem wskazującym. Końce włóczki tutaj mi wystają, mniej więcej pół centymetra. Teraz biorę jedną z włóczek, okręcam wokół kciuka i następnie tutaj przekładam pod końcówkami włóczki, a przed moim palcem wskazującym. W ten sposób. Następnie robię jeszcze jedno kółeczko, podobne, tylko teraz bliżej już końcówek. Ponownie przekładam nitkę za końcówkami, a przed palcem wskazującym. W ten sposób. Teraz tą moją nitkę kładę na końcówkach, a końcówki zawijam tak, aby znalazły się pod moim kciukiem, ale na tej niebieskiej niteczce. Teraz pozostaje mi tą niebieską niteczkę pociągnąć. Tu sobie pomogę troszkę. W ten sposób. Zaciskam i powstał supełek. Supełek jest bardzo mocny. Właściwie chyba łatwiej przerwiemy nitkę obok niż w miejscu supełka. Tak wygląda. A więc, jak widzicie, bardzo prosty i szybki sposób, żeby połączyć dwa końce nitek. Przyjrzyjmy się temu raz jeszcze. Składam obie końcówki nitek razem. Trzymam je kciukiem i palcem wskazującym. Biorę jedną nitkę, jedną włóczkę. Owijam wokół kciuka i pod końcówkami. Owijam raz jeszcze. Na palcu troszkę wyżej, pod końcówkami. Teraz kładę tą włóczkę na końcówkach, a końcówki zawijam pod kciuk, ale na nitkę. I teraz tą niteczkę delikatnie pociągam. Zsuwa mi się najpierw pierwsza pętelka z palca. Teraz sobie lekko pomagam. Zsuwa się druga i wszystko zaciskam. I powstał taki supełek. Szybki, łatwy w wykonaniu i bardzo mocny. On nam właściwie już tutaj nie puści. Moi drodzy, mam nadzieję, że taki sposób robienia supełków i łączenia dwóch włóczek, dwóch końcówek włóczki przyda Wam się przy dzierganiu, szydełkowaniu lub robieniu na drutach. Ja zapraszam Was na mój blog kroszet.pl. No i oczywiście zachęcam ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno. I do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.